Małgorzata Szumowska znowu została nagrodzona na Berlinale. Tym razem wyjechała z Berlina ze srebrnym niedźwiedziem nagrodą jury za film Twarz. Pierwsze recenzje tego obrazu są bardzo pozytywne i ja też zameldowałem się punktualnie 23 lutego w piątek o 9 rano w Berlinale Palast i obejrzałem najnowszy film Szumowskiej. Jednak już nie jestem do niego aż tak przychylnie nastawiony. Chciałbym go troszeczkę skrytykować i opowiedzieć wam, co z tym filmem jest nie tak. Zapraszam. Głównym bohaterem filmu Twarz jest Jacek. W tej roli Mateusz Kościukiewicz. Można go nazwać wioskowym odmieńcem. Ma długie włosy, słucha metalu. W kościele go raczej nie uświadczymy, więc wszyscy wytykają go w jego rodzimej miejscowości palcami. Jednak on zdaje się tym nie przejmować. Prowadzi własne życie, ale to też ambitny chłopak, który po zrealizowaniu wielkiej budowli Jezusa Chrystusa, który ma być większy od tego w Rio de Janeiro, zamierza wyjechać z tej małej miejscowości w świat. Jego celem jest Londyn, gdzie chce rozpocząć życie na nowo wraz ze swoją dziewczyną Dagmarą w tej roli Małgorzata Gorol. I rzeczywiście będzie musiał rozpocząć życie na nowo, jednak nie tak, jak sobie to pierwotnie zaplanował. Nasz Chrystus będzie jeszcze większy niż ten w Rio de Janeiro. Jestem przekonany, że gdy Twarz trafi do kin w kwietniu, to pewnie będzie mały skandal. Na pewno o tym filmie będzie bardzo głośno. I zapewne pojawią się głosy, że Małgorzata Szumowska szkaluje Polskę i Polaków, że naśmiewa się z Polski. Będzie w tym troszeczkę przesady, bo Małgorzata Szumowska pewnie miała inny cel. Jednak nie można odmówić tego, że zresztą to nie są tylko moje spostrzeżenia, bo wymieniałem je również z innymi osobami, które podobnie patrzą na ten film, ale Małgorzata Szumowska na dobrą sprawę stała się Patrykiem Wegą w spódnicy. Trochę bardziej art, ale jednak. Patrząc na twarz, mam przed oczami botoks. Czemu? Już wyjaśniam. Przede wszystkim Małgorzata Szumowska w twarzy pakuje do tego filmu wszystko, co tylko może. Tutaj Polska jest naprawdę w dużych dawkach. Tutaj mamy stężenie polskości, które przekracza wręcz 100%. Jest tutaj wszystko, począwszy od bujek w supermarketach, bo jest wyprzedaż, po Świebodzińskiego Chrystusa, podjeżdżanie do pierwszej komunii świętej dorożką, czy też kłótnie ojcowiznę nad jeszcze świeżym grobem ojca. Tyle, że nic specjalnego z tego nie wynika. W większości są to sceny, które są wprowadzone chyba tylko po to, żeby budzić kontrowersje, żeby budzić śmiech wśród widzów. I owszem, to się bardzo dobrze ogląda i można się rubasznie pośmiać, czego ja sam jestem dowodem, bo siedząca obok dziennikarka z Rosji często była zaszokowana tym, jak ja reaguję na poszczególne sceny. Ale przy tym wszystkim niknie gdzieś dramat głównego bohatera. Twarz jednak miał być filmem, który skupiał się na dramacie człowieka, który zyskuje nową twarz, który na dobrą sprawę staje się kimś innym, a przynajmniej kimś innym w oczach innych ludzi. Tyle, że ten dramat jest tutaj w pewnym momencie schodzi na drugi plan. Chrystus daje ci drugą szansę, jak drugie życie, jesteś dla niego ważny. Trochę szkoda, że reżyserka bagatelizuje swojego głównego bohatera i nie rozwija tych wszystkich wątków, które aż się prosiły o rozwinięcie. Patrząc na twarz, aż nie dowierzałem, że przecież Jacek tak naprawdę bez mrugnięcia okiem przyjmuje swoje nowe oblicze. Nie ma żadnych rozterek, które by wynikały z przyjęcia nowej twarzy, żadnych moralnych dygresji, nic. Co prawda cała społeczność dookoła ma z tym problem, ale sam Jacek akceptuje to, jak gdyby to był zwyczajny zabieg. Jakby to była, nie wiem, wizyta u dentysty, cokolwiek. Zresztą widać, że w podobny sposób autorka filmu traktuje też pozostałych bohaterów, którzy z mniej lub bardziej świadomych powodów są źli, prostaccy, ześciankowi. Tutaj praktycznie nie mamy żadnego pozytywnego bohatera. Nie można jednak twarzy odmówić kilku naprawdę fenomenalnych scen. Popkulturowym już bodaj dwa razy chwaliłem Małgorzatę Gorol, ale tak naprawdę dopiero w filmie Szumowskiej pokazuje, na co ją stać. To jest moim zdaniem aktorskie odkrycie tego sezonu i mam nadzieję, że będziemy ją oglądać coraz częściej na wielkim ekranie. Jest świetna w scenie tańca, która pojawia się na początku filmu. To jest taka bardzo ironiczna sekwencja, którą się doskonale ogląda. Zresztą takich ironicznych scen, pełnych czarnego humoru w twarzy jest naprawdę bardzo wiele i one miejscami świetnie funkcjonują. Wtedy to ma sens. Są fajnie napisane dialogi, które są bardzo kąśliwe. To wszystko dobrze brzmi. Na pochwałę zasługują także zdjęcia Michała Englerta, który zastosował bardzo ciekawy zabieg. Tutaj część ekranu jest troszeczkę rozmyta, więc obserwujemy tylko fragment tego, co widzi kamera. Tylko to, co jest wyostrzone. To jest takie jakby uczucie krótkowzroczności, w czym oczywiście też można doszukiwać się symboliki, ale na to był pomysł i to bardzo dobrze funkcjonuje.
Patrząc na twarz, miałem przed oczami botoks Patryka Wegi. Myślę, że nie jestem odosobniony w swoich spostrzeżeniach. Z tą różnicą, że jednak Szumowska będzie chwalona za nazwisko, a Wega wręcz przeciwnie. Tyle, że to jest tak naprawdę bardzo podobne kino, opierające się dokładnie na tych samych schematach. Kino, które jest krzykliwe, które jest tabloidowe, które jest powierzchowne i które jest bardzo pretensjonalne. Co prawda Szumowska jest lepszą reżyserką, dużo sprawniejszą, ma lepszy pomysł na opowieść o swoich bohaterach, ale jednak pod tą tabloidowością gdzieś to wszystko ginie. Tutaj jest jeden wielki krzyk, pakowanie bardzo efektownych i wręcz efekciarskich scen. Trochę szkoda, że ta naprawdę trzymająca w napięciu i interesująca historia nie może wybrzmieć tutaj. Super Kurczu, że nie po raz pierwszy zobaczył pan swoją nową twarz. Jacek Kaliszan jest zdolny do pracy. Brat mówi, żeby go pan pocałował w dupę. Jacek jest zaręczony z pani córką. A co by było, jakby się dzieci takie urodziły? Z taką twarzą. Małgorzata Szumowska twierdzi, że twarz porusza problemy współczesnej Polski, tylko że ja tej współczesnej Polski aż tak bardzo w tym filmie nie dostrzegam, bo to jest film zwyczajnie spóźniony o kilka lat. Tematy poruszane przez reżyserkę zostały już przerobione dawno, dawno temu przez innych twórców i to wielokrotnie z dużo lepszym efektem. Trochę szkoda, bo ten film nie jest w żaden sposób odkrywczy. Ksiądz jest chciwy, szwagier wiecznie pijany, a małomiasteczkowa piękność puszcza się w poszukiwaniu miłości. Aha, bardzo zabawne. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka popkulturowego. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko sami sprawdzicie, jak twarz prezentuje się na wielkim ekranie i pójdziecie w kwietniu do kina, bo jednak jest to zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia, więc warto sprawdzić ten tytuł, mimo że ja jestem akurat krytyczny wobec tego obrazu. Może wy będziecie mieli inne odczucie, więc jeżeli tak, to komentujcie, zostawiajcie swoje głosy na temat tego filmu, jakie macie oczekiwania. Jeżeli już go mieliście okazję widzieć, to czy wam się podobał? I subskrybujcie kanał Telemagazynu i widzimy się w kolejnym odcinku popkulturowego. Dziękuję wam za uwagę. Cześć.